zwolnij, Płotku. Szukam Rosza. Nie znam człowieka. Coś jeszcze? Rozumiem. A to za tobą, to pewnie jest obozowisko grzybiarzy. Jesteśmy ornitologami. A ten miecz to do obrony przed dzioborożcami? Nie. Dzioborożce nie występują w tym klimacie. Nie wiedziałeś? Hortensio, ślepy jesteś? To Geralt, mój druh! Geralt, wchodź. Geralt z Rivii, cały i zdrowy. Vernon Roche, ostatnia nadzieja Temerii. Śmiej się, ale Temeria jeszcze wróci na mapę świata. Roche, nie mogę zostawić tych ludzi samych sobie. Możesz i musisz, bo dostałaś taki rozkaz. Oni zginą. Proszę! Koniec rozmowy. Odmaszerować. Co tu robisz? Uganiasz się za Skojatel? Bez żartów. Kogo obchodzą teraz Skojatel? Najważniejsza jest sprawa temerska. Jak tu trafiłeś? Z wojskiem oczywiście. Jak Nilfgaard przekroczył Jarugę, rzuciłem wszystko w cholerę i pojechałem na front walczyć z najeźdźcą. Przyłączyłem się do drugiej armii temerskiej pod dowództwem Jana Natalisa. Mieliśmy zatrzymać pochód czarnych na linii Dol-Blatana-Karbon. I zatrzymaliśmy na 3 dni. Potem rozbili nas w puch. Wtedy usłyszałem, że Radovid zbiera siły pod Nowigradem, że będzie walczył o wolną północ. Przebiłem się tu z resztką armii Natalisa, ale... Ale? Ale okazało się, że Radovid nie jest wcale lepszy niż Emhyr, więc uznałem, że lepiej będzie się bić na własną rękę. Szukam Skurwiela Juniora. Słyszałem o nim. Nie wiem, dlaczego szukasz go w moim obozie. Ptaszki ćwierkają, że macie wspólnych znajomych. Obaj obracacie się blisko króla Radovida. Ptaszki są stanowczo zbyt rozmowne. Trzeba będzie coś z tym zrobić. To jak? Potrafisz mi pomóc, czy mam szukać dalej? Jak zwykle masz więcej szczęścia niż rozumu. Wybieram się na spotkanie z redańskim szpiclem. Spotykamy się pod Oxenfurtem, w klubie szachowym. Dzięki, wiedziałem, że mogę na ciebie liczyć. Za rzeczką to trzeba się uważać. Jeden fałszywy krok i...
Wszystko gotowe? Łącznik czeka w klubie szachowym. Załatwmy to szybko. Kim jest ten łącznik? Śliski typek. W innych okolicznościach nie chciałbym mieć z nim do czynienia. Czyli nie ufasz mu? Ja nie ufam nikomu. Tobie też. Chodźmy. Coś tu nie gra. Sprawdźmy, co się stało. Mówią, że to królewska gra. Ponoć szachy uczą strategicznego myślenia. Bzdura. Bierki są identyczne po obu stronach. Zasady zawsze takie same. Co to ma wspólnego z życiem? Wiesz, Wiedźminie, dlaczego gram w szachy? Żeby zabić czas? Jestem królem. Ja nie mam czasu do zmarnowania. Gram w szachy, żeby odkryć ich sekret. W tych figurkach szumi krew. Trzeba przystawić ucho i słuchać. Serce pompuje życie. Zbijam pionka, słyszę rozrywane mięso. Zbijam figurę, słyszę krzyk z głębi trzewi. Ja chcę złamać szachy, wycisnąć z nich prawdę. Wiesz, o co mi chodzi? Nie, nie wiem. Nie wiesz, bo nie jesteś królem. Z perspektywy pionka widać tylko przyjaciół po bokach i wrogów po drugiej stronie. Król widzi szachownicę inaczej. Najwięksi wrogowie są dookoła niego. Każda bierka może zamknąć króla w matni, a wtedy szach i śmierć. Szachy, Wiedźminie, są sztuką poświęcania własnych bierek. Teraz już wiesz? Myślę, że już rozumiem. Nieważne. Przejdźmy do rzeczy. Po co przyprowadziłeś Wiedźmina? Wiedźmin sam przedstawi sprawę. Myślałem, że spotkamy się z radańskim szpiegiem, a nie królem. Możesz ominąć pośredników. Wykorzystaj okazję. Szukam skurwiela juniora. Wiem, że ma poparcie Redanii. Po co go szukasz? To sprawa osobista. Nie będę naciskał. Umieściłem juniora w posiadłości w Oxenfurcie. Wiedzą o niej tylko nieliczni. Nie będą chcieli cię tam wpuścić, ale powiedz im, że przychodzisz w sprawie nowych dziwek. Junior ciągle każe sobie sprowadzać kobiety. Mówiono mi, że nie traktuje ich dobrze. Właśnie wydałeś mi człowieka królu, w którego zainwestowałeś sporo czasu i pieniędzy. Zastanawiam się, dlaczego.
bo chcę zademonstrować dobrą wolę i liczę na wzajemność. Poza tym junior nie jest mi już do niczego potrzebny. Wielka czwórka przestała istnieć. W swoim czasie upomnę się o przysługę, a teraz idźcie już. Z tobą, Rosz, porozmawiam przy innej okazji. Mam wrażenie, że coraz bardziej pogrąża się w szaleństwie. Grunt, że dowiedziałem się, gdzie jest juniora. Wiesz co, Geralt? W zasadzie też chciałem cię prosić o przysługę. Mam problem z Vess i potrzebuję pomocy kogoś, kto przemówi jej do rozumu. Odwiedź mnie w obozie. Powiem ci więcej. Dzięki za pomoc, Rosz. Do zobaczenia. Z czarownicami się uporamy, to i za was się weźmiemy. Co się tak patrzysz? W tym płomieniu nasze grzechy z głowy. Dalej. Prawda, żeś kiedyś królów mordował z naszym dowódcą? Wiedźmin to się nie może ospą zarazić, nie? Jak to wszystko się już skończy, zamyślam Zamtus otworzyć. W zimie. Taki porządny, co myślę. Geralt z Rivii. Cały i zdrowy. Mówiłeś, że masz jakiś problem. Z Vess. Wzięła paru ludzi i poszła za rzekę do Jawornika bić Nilfgaardczyków. No i? To chyba właśnie robią partyzanci. Robią, jeśli dostaną taki rozkaz. A ja zakazałem jej opuszczać obóz. Do odwołania. Dlaczego Vess poszła akurat do tej wsi? Widzisz, chłopi z Jawornika udzielili nam wcześniej pomocy. Nilfgaardczycy się o tym dowiedzieli. Poszła wieść, że szykują karną ekspedycję. Powieszą pewnie co piątego. No to już rozumiem, czemu Vess tak się paliło, żeby iść z odsieczą. Nie rozumiem za to, czemu ty jesteś przeciwny. Na wojnie giną ludzie. Nie tylko żołnierze, cywile też. Wszystkich się nie uratuje. O, tyle. Miałem cię za idealistę. No i zgadza się. Tyle, że ja mam tylko jeden ideał. Wolną Temerię. I dla niego poświęcę wszystko. Przestałeś ufać Vess? Gdzie tam? Dałaby się za mnie zabić. Nie w tym problem. Wiesz, czym się różni żołnierz od byle rembajły? Mundurem? Pytam poważnie. Pytasz retorycznie, więc zamiast czekać na odpowiedź, po prostu mnie oświeć. Żołnierz myśli taktycznie. Wie, kiedy uderzyć, a kiedy się wycofać. Kiedy szarżować, a kiedy czekać. Vess ma z tym problem. Jest porywcza. Impulsywna, a w partyzantce jeden fałszywy ruch i wszystko idzie się jebać. Trzymałem ją w obozie, bo bałem się, że jak ją wyślę w teren, pójdzie na żywioł, popełni błąd. No i nie myliłem się.
No dobra, masz problem z dyscypliną. Ale co ja mam w związku z tym zrobić? Wes jeszcze nie uderzyła. Pewnie czai się ze swoimi chłopakami gdzieś w lesie koło tej wsi. Trzeba ją znaleźć, nim zaatakuje. Powstrzymać. Ty się znasz na tropieniu. Pomożesz mi? Możesz na mnie liczyć. Dzięki, Geralt. Wiszę ci przysługę. Spotkajmy się w Velen, pod drzewem wisielców. Stamtąd do Jawornika jest już tylko kawałek. Ty, nie zguła! Tylko Wiedźmina w tej ferajcie brakowało. To ta wieś na dole, już czarna od Nilfgaardczyków. Szykują egzekucję. A Wes nie widać. Może jest porywcza, ale nie głupia. Czeka na odpowiedni moment. Chce pewnie uderzyć po zmroku, jak... Co znowu? Ludzie, trójka, lekko uzbrojeni, skradają się. Tam, od strony. Śmierć czarnym! Hepme! Cyrkę! Wygląda na to, że się spóźniliśmy. Geralt, musimy ratować tę idiotkę. Za mną! Mać, co ci odbiło? Ignorujesz polecenia. Idziesz na samobójczą misję. Jeszcze zamiast założyć na pierśnik, lecisz do walki w koszulinie rozpiętej do pępka z cycem na wierzchu. Nie jesteś moim ojcem, Roż. Nie będziesz mi mówił, jak mam się ubierać. Ale jestem twoim dowódcą, więc masz mnie słuchać. Partyzantka to też wojsko do kurwy nędzy. Nie mogłam zostawić tych ludzi. Oni nam pomogli. Żołnierz jest od zabijania, Wes, nie od ratowania. Jak ci się nie podoba, wstąp do siostrzyczek Melitele i przyucz się na znachorkę. Ja pierdolę. Dawaj, broń. Dostaniesz z powrotem, jak zmądrzejesz. Jeśli zmądrzejesz. Idziemy! Furen.
Oho, wygląda na to, że macie jeńca. My nie bierzemy jeńców. Zabrałeś mi broń, Rosz, ale poradzę sobie gołymi rękami. Zostaw go. Dość trupów. Co? Słyszałaś? Tak, i nie wierzę własnym uszom. On tu przyjechał mordować cywili. Widział nas! Chcesz, żeby wrócił do obozu i zdał raport? Emhyr i tak już wie, że zabijamy mu żołnierzy. Niech zobaczy, że potrafimy ich też oszczędzić. Rosz, to bardzo szlachetne i w ogóle, ale ja czasem robię różne fuchy dla Nilfgaardczyków. Nie chcę mieć kłopotów. Nie podoba mi się to, ale nie chcę cię narażać. Niech będzie. Dobrze mówisz, Geralt. Dobry czarny to martwy czarny. Zatłukę go jak... Odsuń się, ja to zrobię. Trokar! Dobra, idziemy, zanim przyjdzie tu jakiś patrol. Dzięki, Geralt. A gdybyś kiedyś potrzebował pomocy, wiesz, gdzie mnie szukać. Uważaj sobie. Ciężko uwierzyć, że Niankę barwa się gusłami. Taka miła starolinka. Rzew się. Czarnego. A ty to czego? Gdzie skurwiel junior? Widziałeś go? Bardziel. Ja cię znam, skurwysynu. Widziałem, jak zabiłeś Olgierda i Wika. Rzeczywiście mogliśmy się spotkać. Olgierd i Wik, tak się nazywali? Przekaż im pozdrowienia. Jesteś wściekły!
Skurwysyn, jeśli tknął Ciri, nie daruję mu tego. Została przybita. Co jest do chuja wafla? Ja pierdolę! Nikt tu nie przyjdzie. Przestań! Czego chcesz? Witaj, Junior. Długo cię szukałem. Przyszedłem cię zabić. Dam ci wszystko, co mam. Na początek zadam kilka pytań. Wszystko powiem. Szukam pewnej dziewczyny i trubadura. Wiem, że się z nimi widziałeś. Dziewczyna? Jaka kurwa... Miała szare włosy i miecz na plecach, jak ja. Tak, tak. Była taka. Pamiętam. Teraz skup się i mów prawdę. Wiesz, dlaczego nie możesz mnie obłamać. Nie będę kłamał. Przeszedłem bardzo długą drogę, żeby cię znaleźć. Jestem bardzo zły. I zmęczony. Musiałem zabić bardzo wielu ludzi w mieście. Część z tych ludzi próbowała mnie oszukać. Nie podobało mi się to. Czuję, że jeszcze jedno kłamstwo przelałoby czarę goryczy. Byłbym jeszcze bardziej zły. I zrobiłbym coś, czego bym później żałował. Wiesz już, dlaczego nie możesz skłamać? Tak. To dobrze. Interesuje mnie, w jaki sposób szarowłosa dziewczyna trafiła do ciebie i co się z nią stało. Co się z nią stało? To ona na mnie napadła. Jeszcze raz skłamiesz i utnę ci jaja. Umowa była taka, że ja im naprawiam magiczne fira coś tam, a dziewuszka i fircyk przynoszą mi skarb z Ziggiego Roivena. Nie przynieśli, no to trochę się wkurzyłem, przyznaję. I co zrobiłeś? Złapałem tego ich przydupasa Dodo i czekałem, aż po niego przyjdą. Zobacz, o co chcieli zreperować. Filakterium? Jak niby miałby się naprawić? Nie ja, ale znam tu różnych ludzi. Kręcisz, Junior. Ja oczekuję konkretów. Opowiem ci wszystko, wszystko po kolei. Mam złe przeczucia. Spokojnie, Jaskier. Przecież nie zostawimy Dudu w rękach skurwiela Juniora. Wiem, ale moje przeczucie jest głuche na racjonalne argumenty i nie daje się zagłuszyć sentymentami. Przecież wejdę tam sama. Ty zaczekasz na dole. Nie chcę puszczać cię samej. Jeśli coś ci się stanie, Geralt urwie mi głowę. Ktoś musi ubezpieczać odwrót. Tam na górze dojdzie do awantury. Zrobi się gorąco. Musimy natychmiast uciec i szybko zniknąć w tłumie.
Dowiedziałeś się, gdzie dokładnie Skurwiel Junior przetrzymuje Dudu? W pokoju na ostatnim piętrze, tym z balkonem. Mhm. Przejdę po dachach. Ty czekaj na mnie przed domem Skurwiela. Wiem, że to dla ciebie trudne, ale staraj się nie rzucać w oczy. Jeśli zrobią ci krzywdę, ja nie daruję tego Skurwielowi. Muszę wlaść. Jest balkon. Zobaczmy, co w środku. A teraz, mój przyjacielu Dodo, zamierzam zmienić narzędzie. To już mi się znudziło. Jesteś pierdolonym świrem, Junior. Mówił ci to ktoś? Dużo zyskuję przy bliższym poznaniu. Lubisz poznawać nowych ludzi? Zamierzasz mnie komuś przedstawić? O, jesteś. To miło. Albowiem czekałem na ciebie. Idą. Dudu, słuchaj. Zrobimy to tak. Zapierdolcie dziwkę! Ha!
już ścierwem! Właśnie był. Mówię prawdę. A Dudu? Co się z nim stało? Nie wiem, kurwa. Zniknął. Jak kamień w wodę. Co się potem stało z dziewczyną? Chuj ją wie. Któryś z chłopaków zranił ją w plecy, ale ona żyje, przysięgam. Masz jeszcze coś do powiedzenia? Powiedziałem ci wszystko, co wiem. Wszystko! Skrzywdziłeś dziewczynę, której szukam, i torturowałeś jej przyjaciela. Napadła na mnie! Musiałem się bronić! Ja pierdolę! Błagam cię! Ja już dostałem za swoje, oszczędź, proszę! Nie jestem katem. Dzięki ci, odwdzięczę się. To moje miasto i... Milcz. Wiesz co? Zastanawiam się, co powiedzą twoi przyjaciele z Wielkiej Czwórki, gdy dotrze do nich, że pracujesz dla Radowida. Ej, zaczekaj! Co ty mówisz? Poczekaj!